Możemy co jedynie teraz przycisk odpalić i płynąć sobie jeszcze wyżej. Tak więc tak. Czy coś tutaj jeszcze mamy? No, mamy klejnoty. Super, fajnie. I w ogóle zaraz będziemy mieli poziom zaliczony. W sensie zaraz będziemy mieli zrobione takie jedno wielkie, gigantyczne kółko. W sumie to już mamy, bo to już jest naprawdę koniec poziomu. Mimo że to jest koniec i początek w jednym. No tutaj na dole jest ten konik morski, który nas ten... który tak naprawdę opowiadał nam fabułę tego poziomu, co zrobiły te przebrzydłe riptoki. Our world is wet again. We all want you to have this talisman of Aquaria Towers to remember us by. No i między innymi rozmowa z tym konikiem polnym była... polnym, morskim, była niemożliwa, ponieważ mi się softlockowała gra, jak byłem mały. Taka akcja miała miejsce i przyznam szczerze, że nie byłem pocieszony z tego tytułu. Byłem wręcz bardzo zdenerwowany, jak coś takiego wyszło. Ale no niestety nie mogłem nic z tym za bardzo zrobić. I teraz możemy sobie oczywiście odpalić tryb pierwszoosobowy i lecimy z koksem. Naparzamy w te rekiny. A naparzamy w nie tylko po to, żeby tutaj zrobić sobie miejsce na metalową skrzynkę. Po tym jak zrobiliśmy sobie miejsce na metalową skrzynkę, w ogóle kiedyś to ja nawet nie wiedziałem, że możemy w taki sposób w ogóle odbić sobie klejnoty z tej skrzynki metalowej, bo myślałem, że potrzebna będzie jeszcze jedna dodatkowa umiejka. Się okazuje, że żadnej umiejki nie potrzebowaliśmy, ponieważ umiejkę mogliśmy mieć od razu w tym poziomie, tylko musieliśmy ją sobie odblokować za pomocą danej ilości smoczych dusz, no nie? Tak więc no, kiedyś nie wiedziałem, jak się w tę grę gra na 100%, teraz już wiem, dlatego jestem mądrzejszy. I teraz każdego rekina możemy w ten sposób zestrzelić. Żadnego już rekina nie ma, możemy sobie poziom wyczyścić w 100%. Tutaj już nic nie powinno być, tak więc jest jeszcze jedno przejście, które pozostaje do ogarnięcia. A mianowicie tutaj. Ha? Ha? I co? I co? Powiem wam szczerze, że jak kiedyś grałem pierwszy raz w tę grę, to w ogóle nawet nie wiedziałem, że jest takie przejście do góry. Dopiero później, jak koledze dałem zagrać, to on bardziej w sumie eksplorował tę grę niż ja. No i przypadkowo to odkrył i jakież było moje zdziwienie, że tutaj są w ogóle klejnoty poukrywane. Bo tak na początku kiedyś jak byłem mały, to ja myślałem, że mi się coś właśnie z grą spieprzyło. A się okazało, że jednak się nie spieprzyło, tylko nie zwróciłem uwagi na to, że jest taki jeden wielki jebitny otwór, który pozwoli nam się dostać tutaj. No ale mamy tutaj checkpoint już od razu, tak więc super. Teraz musimy zobaczyć, gdzie tutaj są klejnoty, a klejnoty są w takich chociażby miejscach. Dokładnie tak. Okej, okay, brakuje nam jeszcze tylko chyba 10, o ile dobrze pamiętam, prawda? Czy brakuje nam 10? Tak, 10 nam brakuje. Będziemy mieli równe 400 klejnotów, tak więc gdzieś 10 żeśmy zgubili. Albo dwa razy po 5. Dobra, zróbmy najpierw zadanie od Huntera. I've been trying to tame my new pet manta ray, but he just won't obey me. Hey, you're just about the right size to ride on his back.
Więc to jest zadanie na dwa razy. Musimy za pomocą tej płaszczki przepłynąć przez okręgi. Great. Hop on his back and guide him through each of the rings of bubbles as it appears. And remember, he's brand new, so try not to get him dented or scratched up. Dokładnie tak. Na początku mamy dosyć proste zadanie, ponieważ to będą dwa tego typu zadania. Drugie będzie troszeczkę trudniejsze, ponieważ tu najpierw mamy taką prostą w miarę drogę. Później będzie trochę trudniejsza, bo będzie ona trochę skomplikowana, ale też to jest do ogarnięcia. I nie da się przyspieszać tą płaszczką. Możemy tylko w takim tempie, w jakim płyniemy, płynąć. I suppose I owe you something for that. Here, take this orb. I found it in one of my flippers. Mamy orbika, super. No, a będę już skipował te pokazówki, bo now that the manta ray's tamed, I'd love to get him into racing shape. Care to take him through a harder course? Okej, okay, teraz bierzemy sobie trudniejsze zadanie. Trudniejsze zadanie polega na tym, że po prostu ta... No, po prostu on będzie płynął w troszeczkę w innej kolejności niż płynął przed chwilą. Czyli po prostu będziemy musieli w taki oto sposób płynąć. Nie jest to jakoś super skomplikowane, ale... Wiecie, dla mnie to nie jest skomplikowane, a dla innych może być skomplikowane, tak więc no... Nie będę tutaj dyskutował na ten temat, bo dla innych to może być mniej lub bardziej. Ale to jest między innymi zadanie, którego nie mogłem ogarnąć za dzieciaka, ponieważ nie potrafiłem tak fajnie korygować tą płaszczką. I could use a partner like you. You can have the orb I found in my other flipper too. No i przez to trochę siedziałem w tym zadaniu, ale to zadanie jeszcze nie było aż takie trudne, bo następne jest dosyć takie... Znaczy dla mnie było skomplikowane jako małego brzdąca, grającego po raz pierwszy w Spyro 2, więc... Gdzie jest ten król koników morskich? Dawaj mnie go. Jest tu. The water workers have kidnapped six of my children and hidden them in the tops of these numbered towers. I borrowed some explosives to blast the doors off the towers. Więc chłop generalnie potrzebuje, byśmy uratowali sześć jego dzieciaków, które utknęły w wieży. Więc będziemy... If you can make it to the top of the six numbered towers, my children will be safe. Będziemy płynąć. Będziemy wpływać do każdej z tych wież. I będziemy musieli unikać tych elektrycznych tych. Bo inaczej to nas będzie raziło prądem, no i sami wiecie jak to się będzie kończyć. Po prostu będziemy tracić nasze zdrowie, a raczej naszego Sparksa. Druga wieża gdzieś była tutaj blisko. Pamiętam doskonale. O, tutaj jest. No, trzecia już jest na dole, tak więc niestety z tego miejsca możemy się już oficjalnie pożegnać. Pożegnać. I wpływamy tutaj na dół. Ponieważ tutaj jest już trzecia wieża. Ale zanim wpłyniemy, no to najpierw trzeba uzdrowić Spyro. Znaczy Spyro i Sparksa. No to było takie trochę dla mnie za dzieciaka skomplikowane zadanie. Ale potem już bardziej się ogarnąłem z tym, ponieważ zauważyłem gdzie co i jak, co z czym i dlaczego. Nie jest to jakoś trudne do ogarnięcia, wystarczy tylko po prostu płynąć do góry i odblokowywać dalsze sekcje poziomu. Serio, to jest jedno z prostszych zadań. I naprawdę przyjemnych, warto też podkreślić.
Bo jest sporo, uwierzcie mi, zadań, które nie są przyjemne i są bardzo irytujące. Ja jestem w stanie kilka takich wymienić, ale na tę chwilę nie będę tego robił, bo jeszcze przyjdzie czas, że dojdziemy do tych zadań. Dobra, piąta wieża. Gdzie jest piąta wieża? Tu jest. A, i przy okazji tutaj u góry są klejnoty, które zostawiłem. No, mam już teraz 100%. Ten poziom normalnie byśmy zrobili na 100%. Ja wam pokażę, jakie poziomy byśmy nie zrobili na 100%, ponieważ byłyby inne do tego typu powody. I szósta wieża już będzie dla nas odblokowana. Na przykład poziom Summer Beach. Tego byśmy nie mogli zrobić na 100%. Z powodu takiego, że... nie mielibyśmy umiejętności, którą nabędziemy w następnym świecie dopiero, za oczywiście odpowiednią opłatą, ale my za tą umiejętność nic nie będziemy płacić, więc pokażemy tylko to Moneybugsowi. Śmieciowi. Bo już tę umiejętność mamy nabytą, ponieważ mamy pseudo nową grę plus, tak jak już wcześniej wspominałem. A teraz zrobimy cięcie i widzimy się przy szóstej wieży. Jest i szósta wieża, czyli na takim samym końcu. Ostatnie dziecko, które tutaj utknęło. I lecimy na samą górę, nie będziemy tutaj się patyczkować. Skipujemy jak tylko możemy. I subcio. You did it. Now we can swim in peace. I heard that you were collecting these orbs. Please take this one. Dziękuję. Give me a orb, please. Thank you so much. Aquaria Towers mamy zaliczone na 100%. I nie będziemy wychodzili normalnym exitem, tylko tak jak każdy prawilny gracz Spyro, wyjdziemy sobie exitem z pauzy. Nie warto w ten sposób sobie żartować, bo jak widzicie, karma bardzo szybko wraca. Ten delikwent już się o tym przekonał, jak bardzo szybko karma do niego wróciła. A więc to było outro poziomu Aquaria Towers. O, i życie. 13. Pechowa liczba. Wszyscy wiemy, że 13 to jest pechowa liczba. I swoją drogą, save game. Czemu by nie? Dziękuję. Superancko, fajnie. Mamy tutaj to i owo ogarnięte, więc mamy teraz Summer Beach, jeden z krótszych poziomów. I my się chyba za ten poziom zajmiemy dzisiaj. Znaczy my chyba w ogóle zrobimy tak, że te wszystkie poziomy tutaj ogarniemy, ale najpierw zabierzmy się za... zabierzmy się za ten poziom. Sunny Beach, przepraszam. Nie Summer, tylko Sunny Beach. I ten poziom normalnie byśmy nie zrobili na 100%, ale jako że mamy umiejętność, która pozwoli nam zrobić wszystko, no to zrobimy poziom na 100%. I fabuła tego poziomu jest taka, że chłoptasie tutaj brali te kontenery. No i niestety, jak to się mówi, problem z tym jest taki, że żółwie zostały zaatakowane przez tych chłoptasiów i my musimy tych chłoptasiów unicestwić. Zresztą o tym chyba nawet wspomniał się ten oto mnich żółwi. Hi Spyro, it's a good thing you're here. If you can help shepherd those baby turtles over there to safety, I'll be mighty grateful. Tak, trzeba będzie tutaj dzieci żółwi zaprowadzić do linii mety, czyli na koniec poziomu, ponieważ one się zgubiły. No i będziemy musieli tutaj unicestwić standardowo Rajnoki. Jeśli chodzi o ten poziom, to prawdę mówiąc nie pamiętam, co dokładnie w tym poziomie się działo. A, że próbowałem za wszelką cenę zrobić 100%, mimo że nie miałem do tego umiejętności przystosowanych, tak więc no nic ciekawego, jak sami zresztą słyszycie. Tak więc można by powiedzieć, że ten poziom nie ma jakiejś takiej specjalnej historii.
Po prostu próbowałem robić poziom na 100% i nie wychodziło, ponieważ nie miałem do tego umiejętności odpowiedniej. A teraz będę mógł to wykonać. Bezproblemowo zresztą. W ogóle bardzo ładna muzyka tutaj leci. Może nie jest ona w mojej topce, ale zdecydowanie bardzo lubię ten soundtrack. Jest bardzo w porządku. Bardzo szanuję. Szanuję, nie szkaluję. No i tutaj mamy oczywiście naszych przeciwników, czyli właśnie te dupki, które przerzucały sobie tymi kontenerami. Niektórzy mają głowę, niektórzy są bez głowy, raczej głowę mają schowaną. I tego nie możemy w taki oto sposób headbashem zniszczyć, bo tak, ta umiejętność to jest headbash. My headbashem tego nie możemy ogarnąć, bo potrzebujemy do tego innej umiejętności, którą nabędziemy za odpowiednią ilość smoczych dusz. Czujecie ten klimat Spyro 2 oryginalnego? Jeśli tak, to się szanuje. To się szanuje w tym momencie. A więc, żeby dostać tę umiejętność, potrzebujemy 11 smoczych dusz, a my mamy na razie 5, więc trochę dupa zbita. Trochę dupa zbita, no nie będę tego ukrywał, że nie jestem pocieszony z tego tytułu, no ale nie można mieć wszystkiego, najwidoczniej. The water workers have boxed up most of our baby turtles. The boxes are incredibly strong. With a more powerful flame breath, maybe you could break them open and release the turtles. Tak, musimy po prostu unicestwić 11 przeciwników i wtedy będziemy mieli odblokowany portal, który pozwoli nam trochę poniszczyć skrzynek metalowych, które musimy zniszczyć, bo takie jest zadanie tego poziomu. No i spoko, mamy ogarnięte, więc teraz możemy niszczyć skrzynki i inne tego typu rzeczy. Siedem takich skrzynek musimy zniszczyć, tak więc żaden problem. Pyk, pyk. Zabieramy co nasze. Myk, myk. Myk. Czas się tutaj kończy, więc musimy sobie na nowo zebrać i cofamy się na samiutki początek poziomu. Szósta skrzynka. Jeszcze tylko jedna. Jeszcze tylko jedna. Zaraz ją znajdziemy. A, nie znajdziemy jej. A nie, znajdziemy, dobra. Myślałem przez chwilę, że zapomniałem, że ona jest tutaj pod wodą, a ja przez chwilę myślałem, że kurde, ona jest ten. Że ona jest po tamtej stronie. Ajajajaj, dobra. Dałem ciała, moi drodzy. Ale ogarniemy to na spokojnie. Spokojnie, moi drodzy, mam wszystko pod kontrolą. It
Impressive! Most impressive! Please take this sacred, thingamajig as a token of our everlasting gratitude. No i subcio, mamy orbik kolejny. Jeszcze będziemy mogli dwa orby zebrać, albo jeden, którego tak naprawdę nie powinniśmy zebrać, ale jako, że mamy New Game Plusa, no to możemy sobie to zebrać. Hello, young one. There's a chef up at the top of this ladder who wants to make soup out of our turtles. Maybe you could climb up there and stop him. Tak, tak. Tutaj bym potrzebował specjalnej umiejętności wchodzenia po drabinkach, ale walić to, bo my mamy ją od razu odblokowaną. Master chef. Soup, if I can catch them. You can try to say them if you like, but I'm feeling awfully hungry. Ta, on mówi tutaj o głodnych pacjentach, głodnych klientach, więc naszym zadaniem jest, jeśli tak bardzo traktujemy żółwie jako naszych przyjaciół, by te żółwie po prostu nie wskoczyły do garnka. Musimy je z daleka od tego garnka trzymać. Nawet musimy ratować dupę żółwiom. Nie wiem szczerze, ile mamy ich do uratowania, ale nie mogą do tej brei zielonej wskoczyć. Tyle tylko mogę wam powiedzieć. I to jest zadanie na dwa razy. So, you saved a few turtles. There are more where those came from. Here, take this orb and go away. No i super. Jeszcze jedno. Teraz musimy, jak to się mówi, tutaj troszeczkę będziemy mieli teraz trudniejszy poziom, ponieważ one będą się częściej pojawiać, więc dlatego musimy pilnować, bo ta kamera troszeczkę, no nie będzie nam, nie będzie na pewno z nami współpracować, tyle mogę powiedzieć. Zresztą sami widzicie. Nie. Nigdy tego zadania nie mogę zrobić za pierwszym razem. O, trzy na raz wpadły, super. Nie wiem, co ich ciągnie w ogóle do tego garu. Oj, dobra, odsunięty został, super. Yes! Rats! You saved every turtle on the beach. Here, take this. I was gonna use it to buy potatoes, but now I don't need it. No to niestety musisz, kurde, kupić te ziemniaki, no przykro mi, no. Co ci mogę dużo powiedzieć, gościu? Chciałeś z tych żółwi zrobić zupę, no to nie będziesz żółwiej zupy. I tu przy okazji są klejnoty, warto zainteresować się tym miejscem, ponieważ one są tutaj ukryte. Warto się tym zainteresować, bo potem, żeby nie było problemu, że jakieś klejnoty nagle zostały zgubione. Halo, co się stało? Gdzie klejnoty są za las? No i brakuje nam już tylko 6 klejnotów. Tak więc one będą tutaj. To już jest bardziej niż pewne. Mamy zrobiony poziom na 100%, moi drodzy. Kolejny zresztą. To już będzie 4. poziom zrobiony dzisiaj na 100%. Chyba. Jest 100%. Thank you, young dragon. The baby turtles will be safe up here. Please take this talisman as a token of our gratitude. Dziękuję. Sunny Beach Talisman. Superansko. Elegancko. Tak więc możemy opuścić już ten poziom. Nic ciekawego tu już nas nie będzie czekać. Na nas nic nie będzie czekać.
To było mocne. To było mocne w tym momencie. Oj, oj, oj. To musiało boleć. To kopnięcie prądem w sensie. Dobra, ile my tu poziomów dzisiaj zrobiliśmy sobie? Raz, dwa. No teoretycznie 5 poziomów na 100%. Sejwnijmy sobie oczywiście, że tak. Czemu by nie? Zawsze w razie co mieć zapisane, bo nigdy nie wiadomo, co się później będzie działo. I tak naprawdę zostają nam już tylko 3 poziomy. Zostaje nam ten poziom, czyli Hurikos, jeden z moich ulubionych poziomów ze względu na soundtrack, Idol Springs oraz Colossus. Colossus? Tak, dobrze pamiętam? Chyba Colossus. Zaraz tutaj zweryfikujemy sobie. Idol Springs. Tak, Colossus. Albo Shadow of the Colossus. Taka gierka fajna zresztą. I do któregoś z tych poziomów możemy sobie wejść i rozpocząć. Ja tak naprawdę bym chyba wolał sobie zostawić te 2 poziomy na sam koniec. I jak już wejść, to do poziomu Hurikos. Jeden z moich ulubionych poziomów, byśmy go od razu sobie czmychnęli. Myślę, że byłoby spoko. Tak więc, let's go. Let's go. Zobaczmy, co w trawie piszczy. Tu będzie japońska nazwa tego poziomu. I zobaczmy, co tutaj ma nam poziom do zaoferowania. Oryginalnie w tym poziomie miał pojawić się dialog od Elory, która wytłumaczyłaby nam, że Ripto wysłał tutaj swoich przydupasów, aby kraść energię elektryczną, która pozwoli mu zasilić energię, dzięki której będzie mógł zapanować nad całym Avalarem. Ale śmieć. Ale jebany śmieć. Zaczynamy deszczowy poziom, proszę państwa. Tylko wiecie co? Dajcie mi sekundkę. Ja muszę na chwileczkę zrobić pauzę. Dajcie dosłownie mi tak z 10 minutek. Witam wszystkich bardzo serdecznie po przerwie. Ta przerwa troszeczkę potrwała, bo prawdę mówiąc, ostatni raz nagrywałem w poniedziałek, czyli przedwczoraj, czyli 17 lipca, a teraz kontynuacja tej sesji jest 19. We've always had trouble with the gear grinders, but now they've set up force fields to separate us. If you can find diodes, you can use them to turn off the force fields. W dużym skrócie, ten oto ziomek, czyli Zap, prosi nas, żebyśmy zbierali diody. I think there's a diode around here somewhere, but my eyesight isn't what it used to be. Prosi nas, żebyśmy zbierali diody, ponieważ te diody będą mogły odblokowywać nam dalsze przejścia w tym poziomie. Taka jest właśnie fabuła tego poziomu, jak zresztą możecie pamiętać cutscenkę, która miała miejsce dosłownie dla was sprzed sekundy. Dla mnie to będzie sprzed 2 dni. I tu właśnie mamy jedną z tych diod. I będziemy po prostu w ten sposób sobie odblokowywać dalszą część poziomu. Generalnie, jeżeli chodzi o ten poziom i o moje wspomnienia, no to bardzo fajne wspomnienia mam z tym poziomem. Ogólnie zawsze był to dla mnie bardzo przyjemny poziom. Ze względu ogólnie na otoczenie, jak i na soundtrack i samą w sobie fabułę tego poziomu. W ogóle jest trochę taki fajny deszczowy klimat. I trochę śmiesznie się to składa, bo w momencie, kiedy to nagrywam, to za moim oknem dosłownie jest ulewa. Może nie, że jakaś burza czy coś, ale po prostu deszcz pada, no nie? I tak śmiesznie się to wszystko złożyło. Tak, ja mam takiego, może pecha, może takie szczęście w sumie, że jak często nagrywam tego typu gry, no to najczęściej właśnie pada za moim oknem. I pamiętam chyba, że z te 8 lat temu, jak nagrywałem po raz pierwszy Spyro 2 na kanał, no to chyba była identyczna sytuacja, że
zaczął padać deszcz w momencie, kiedy ja nagrywałem Spyro 2 i kiedy chyba przechodziłem ten poziom. Taki śmieszny zbieg okoliczności. Jedyne, z czym miałem problem w tym poziomie, no to faktycznie, jeżeli chodzi o jedną sekcję, którą będę musiał wam zaprezentować tak czy siak. Tak więc spokojnie do tej sekcji dojdziemy, a za ten czas możemy sobie na razie się przymknąć i posłuchać sobie tego wspaniałego soundtracku, który w tym momencie nam przegrywa. Tak więc ja się zamykam na jakieś minutkę, może dwie, a wy sobie posłuchajcie na spokojnie tego soundtracku. A ja spróbuję tutaj dostać się do góry. O, widzicie, udało mi się dostać, super, fajnie. Nie powinienem się tutaj dostawać, prawdę mówiąc, ale widzicie, ten tak zwany double jump. Ten tak zwany double jump pozwala mi na wiele różnych takich fajnych kombinacji. No i tutaj nie powinienem się od razu dostawać, a się dostałem. Tak więc będę miał już przy okazji tutaj wyczyszczone co nieco. O! Thanks for shutting down the factory. Here, I found this stuck between the gears. You can have it if you want. Tak, naszym pobocznym zadaniem było wyłączenie tego guzika, tego przycisku, dzięki czemu w tym momencie prąd został wyłączony, odłączony, dzięki czemu dostaniemy orba w dużym skrócie. Sorry, za dużo dzięki czemu w jednym zdaniu, zdaję sobie z tego sprawę. Tak więc taka ciekawostka, żeśmy zrobili kurde poboczne zadanie na początku, w sumie zaczęcia poziomu, no nie, nie oszukujmy się, tak więc jesteśmy w sekcji, w której tak naprawdę być nie powinniśmy, ale tutaj w tym let's play będziemy robili dużo takich trików, przez które no być nie powinniśmy, a jednak będziemy tutaj, tak więc no taki mamy klimat, moi drodzy. A teraz ja się serio zamykam, a wy słuchajcie tego soundtracku sobie, a ja na spokojnie tutaj poczyszczę to i owo. No, tak więc trochę macie przesłuchane. Tak jak już zresztą przed chwilą wspomniałem, jest to bardzo dla mnie nostalgiczny soundtrack. Bardzo często sobie go słuchałem za młodu i w sumie od czasu do czasu, jak mam ochotę posłuchać sobie soundtracku z gier, to często puszczam sobie właśnie tę nutkę, bo jest ona po prostu epicka. I a propos zadania, które sprawiało mi problem za dzieciaka, to właśnie doszliśmy do tego oto kulminacyjnego momentu. A mianowicie to jest właśnie te zadanie, które tutaj będziemy zaraz robić. Tylko najpierw będziemy musieli znaleźć Ghostka, żeby do niego zagadać. Tak więc znajdźmy go sobie. On będzie tutaj. Dobra, zagadajmy. Oh, these gear grinder thieves keep taking our lightning stones. If you can replace them all and activate our generator, I'd be very grateful. Dobra, napiłem się przy okazji, więc mogę teraz na spokojnie zebrać myśli. Generalnie jego problem jest taki, że tych dwóch debili, których zresztą widzieliście, rzuca sobie magnetycznymi kulkami. No i naszym zadaniem jest zebranie tych wszystkich magnetycznych kulek, by zasilić wieżyczkę, czy tam pewne miejsce. Nie wiem w sumie, jak to się tak nazywa. Chyba to jest ten... Ja chyba to, jak robiłem let's play 8 lat temu, nazwałem to w jakiś specyficzny sposób. Ale nazwijmy to, że ten akumulator. Może nazwijmy to po prostu akumulatorem, więc musimy po prostu zasilić akumulator. Ale żeby zasilić akumulator, to będziemy musieli przy okazji unicestwić 10 tych downów, które tutaj będą biegały po poziomie. I żeby usłyszeć, kiedy oni przychodzą, to będzie taki specyficzny dźwięk alarmu. Wtedy oni przylezą i będą nam tutaj chcieli uprzykrzyć życie. O, słyszycie zresztą.
już przyszły te downy. Dwóch żeśmy pocisnęli. Potrzebujemy jeszcze 8 co najmniej. O, widzimy tutaj następnego. I następnego. Jezu, jak oni mnie za dzieciaka strasznie triggerowali. Oj, strasznie. Te ich śmiechy po prostu doprowadzały mnie do szału. Nie wiem, czy wy też tak mieliście, ale możecie dać znać w sekcji komentarzy. W ogóle możecie napisać, jakie macie wspomnienia z tym poziomem. O, i tamta kulka mi się zaliczyła, fajnie. Bo tak trochę się odbiła i myślałem przez chwilę, że właśnie ona mi się nie zaliczy. A się zaliczyła i to chyba jest plusik. Już downy, kurde, tutaj przyleciały. Dobra, widzę tutaj śmiecia. Jeszcze 3 musimy ogarnąć. Dobra, tam są. A przynajmniej jednego widziałem. Dobra, gdzie jest ostatni? Ostatniego nie widzę, więc można na spokojnie raz jeszcze zasilić ten akumulator. Dobra, widzę ostatniego gnojka. Chodź tutaj, śmieciu. No i pociśnięci wszyscy. Teraz możemy na spokojnie zasilać jeden wielki akumulator. Tutaj już mamy zasilone, więc teraz trzeba po prostu poznajdywać pozostałe szparki. Jakkolwiek to nie brzmi. Brakuje jeszcze jednego. Jeszcze jednego brakuje i będziemy mieli wszystko ogarnięte. I tutaj w zasadzie. No tutaj w zasadzie brakuje. I teraz będzie wszystko ogarnięte. Superancko, elegancko. Thank you, Spyro. I found this shiny thing mixed up with our lightning stones. Please, take it as a reward. No, zasililiśmy ten akumulator i w nagrodę dostajemy orba. Super. 16 orb. Przypominam, że w tej gierce mamy 64 orby, tak więc no nie jesteśmy jeszcze w połowie, niestety. To by było za piękne, co nie? Ale też mi jakoś za bardzo na tym nie zależy, żebyśmy byli akurat w tym momencie w połowie, bo bądźmy sobie szczerzy, bardzo lubię Spyro 2 i nie chciałbym, żeby aż tak szybko się ten let's play skończył. No ale tego nie pociśniemy w żaden sposób, tak więc możemy... Możemy w zasadzie tutaj iść i sobie tak to wszystko powoli odblokowywać. No, najlepsze jest to, że tutaj tak naprawdę nie powinniśmy jeszcze być, nie? A my żeśmy sobie tak naprawdę, kurde, ładnie skrócili drogę, jakby nie patrzeć. 15 życie, super. Ciekaw jestem, ile maksymalnie zdobędziemy w tym let's playu, bo pamiętam, że w moim oryginalnym let's playu miałem chyba... prawie 40 albo ponad 40 żyć. Tu dokładnie pewności nie mam, tak więc niestety nie mogę wam zagwarantować, że na pewno to było 40 coś, ale mogę powiedzieć, że coś mniej więcej pamiętam, tam 5 przez 10. Dobra, tu już jest zrobione, tu też jest zrobione, teraz tak.
Oj. Oj, tego nie planowałem. I tu mamy już ogólnie zakończenie poziomu dla osób ciekawskich. Thank you, Spyro. You've deactivated all of the electric barriers. We've been guarding this talisman from the gear grinders. Please, take it as a reward. Okej. I w nagrodę dostajemy talizman. Hurikos talizman, czyli takie złote koło zębate. I muszę przyznać, że to jest taki fajny nawet symbol talizmanu. Uważam, że jest to takie w miarę tematyczne, można by to tak nazwać. I normalnie w takim Enter the Dragonfly teraz byśmy mieli jakieś sekretne przejście, które by zaprowadziło nas na początek poziomu, tylko że od innej strony. Ale to nie jest Enter the Dragonfly, to jest lepszy Spyro, a nie gorszy. My gramy w lepszego Spyro, a nie kurde 500 razy gorszego. Tak chciałbym przypomnieć w sumie. No może ktoś zapomniał. Spyro, do you see that big building over there? The gear grinders are using it to steal our electricity. Please help us by shutting down the machinery inside. Okej, czyli innymi słowy, ten ziomek chce, żebyśmy, jak to się mówi, wyłączyli zasilanie fabryki, mimo że to już żeśmy zrobili. Ale okej. Jakby dopiero teraz wczytałem ten dialog z nim, więc tak jakby no gra myśli, że dopiero teraz będziemy szli wyłączyć zasilane fabryki. Spyro, you've done well so far. You can have this little trinket for good luck. If you have any questions about shutting down the factory, just ask me. No i proszę bardzo, mamy wszystkie trzy orby zebrane. The next glides get tricky. You'll have to use your hover maneuver to make them. Press the triangle button during a glide to hover and get extra height. Remember to press triangle when you are very close to the windmill, or you won't make it. Ta, tutaj dalej gra myśli, że my dopiero będziemy szli teraz wyłączyć zasilanie fabryki. Więc dlatego nam ten ziomek tutaj po raz kolejny podpowiada odnośnie hoverowania. Jak możemy hoverować. Takie lekkie przypomnienie zrobił. Ale nam te przypomnienie teraz jest tak naprawdę guzik warte, prawdę mówiąc. O, i widzicie. Teraz tak naprawdę powinniśmy normalnie tędy iść. I tak naprawdę teraz dopiero powinniśmy zaczynać tę sekcję, a my już tak naprawdę kończymy wszystko. I tutaj mamy już wszystkie przyciski chyba odpalone, tak. Więc tak na dobrą sprawę brakuje nam jeszcze tylko dwóch klejnotów lub jednego klejnotu zielonego albo dwa czerwone. I ciekaw jestem, gdzie one będą. Oczywiście jak zbierzemy, no to standardowo wychodzimy za pomocą pauzy. Nie będziemy normalnie wychodzić za pomocą portali, ponieważ nie. Ponieważ ja tak powiedziałem i tak będzie. To nie jest Spyro 1, gdzie jest to wymagane, więc możemy sobie pozwolić na takie rarytasy, jakkolwiek by to brzmiało lub nie brzmiało, więc wiecie, o co chodzi. A teraz szukamy tych kurde dwóch lub jednego klejnocika. Ale widzę, że tutaj chyba go nie ma, więc jedyne, gdzie mógłby zostać ten klejnot, to podejrzewam, że albo na końcówce poziomu, albo gdzieś w połowie drogi, tak więc no zobaczmy w sumie, gdzie to będzie. O kurde, no nie, najgorzej. Ale w beznadziejny sposób życie straciłem. Oj, oj. Patrzcie, jak się tutaj skrył przed nami. Super, mamy to zrobione, możemy stąd wychodzić. Exit level.